zorganizowania cudownego spotkania edukacyjnych, no, zmieniaczy. No przede wszystkim to dwie wspaniałe nauczycielki, Agata Markowicz i Żaneta Sławek. One jako tutaj nauczycielki tutaj z gminy Goleniów pomyślały, że warto byłoby stworzyć taką przestrzeń do dyskusji, do wymiany myśli. No a że mnie nie trzeba dwa razy powtarzać, szybko złapałam temat, no i mamy to, co mamy. Dziękujemy Ci bardzo, Ewo, że objęłaś tutaj tak samo skrzydłami nas wszystkich, zaprosiłaś, posprawdziłaś. Właśnie doszło do nas Agatka. Rozmawiałyśmy po tobie. Jesteś jednym z pomysłodawców tego spotkania. Jak to było, jak to zaczęło się? Proszę bardzo. My nie wiemy. My tak zawsze mamy. Nawet nie wiemy, skąd się rodzą, gdzie. W tym szaleństwie jest metoda, pomysły się rodzą cały czas. Ale to jest taki nasz filar, tutaj to jest Ewa zawsze i zawsze filary. Ale to jest jeden, no. To jest nasz refleksyjny filar, na pewno. I taki podtrzymujący. A ty samodzielność? Nie tak. Trzecia jest organizatorka naszego spotkania w Goleniowie, fantastycznego spotkania edukacyjnych edu-zmieniaczy, Żaneta Sławy. Powiedz mi, co was podkusiło, żeby ściągnąć tyle osób z całej Polski i taki trud sobie zadać, żeby takie spotkanie no, zorganizować? I powiedzcie, no cóż, jak w ogóle wam się to udało komunikacyjnie, bo to jest ogromna praca odpowiadania na tysiąca maili. Jak to? Kto wpadł na taki pomysł pierwszy? No oczywiście wszystko zadziało się dzięki Ewie Radanowicz, do której kiedy tylko usłyszałam, że Ewa będzie dyrektorką, pani dyrektor Wydziału Światy w Goleniowie, to postanowiłam do niej napisać, ponieważ znałam ją z internetu i no, nie mogłam nie wykorzystać takiej okazji, żeby ją poznać osobiście. No jak przyszłam na spotkanie, to powiedziałam Ewie, że tak zawsze wszyscy jeździmy po konferencjach, a może by w końcu do nas ktoś przyjechał. Ewa oczywiście... Bo daleko jest. Daleko, tak, ale poza tym byłyśmy i tutaj wszystkie jesteśmy zgodne, ale także myślę Państwu również, że nadszedł taki czas, żeby się po prostu spotkać w końcu, nie tylko online'owo, ale po prostu na żywo porozmawiać. No i to tak się zadziało, że Ewa powiedziała, dobrze, fajny pomysł, zaangażujemy szkoły w Goleniowie i tutaj też wielkie szapoba dla wszystkich dyrektorów ECA, wszystkich szkół, a szczególnie właśnie do szkoły numer 2, która nas dzisiaj gości. No jak to się udało? No udało się, no bo są ludzie, jest energia i naprawdę nie trzeba było długo zachęcać do tego, żebyśmy się chcieli tutaj wszystko. Że spotykamy się na żywo. Po prostu nasze serca tryskają tak ogromną radością i wdzięcznością, że to jest niesamowite. Fantastyczna konferencja, fantastyczni ludzie. To jest takie spotkanie, na którym zabrakło krzeseł. Jeśli dzisiaj gdzieś brakuje krzeseł i ludzie siedzą na podłodze, to znaczy, że warto rozmawiać o szkole, edukacji. Jest moc, jest nadzieja. I dobrze, że się spotykamy. Dobrze, że się spotykamy. I dobrze są takie miejsca, że przygotowują takie spotkania. Super, i że nam się chce wyjść z tego domu. Przybyłam z Dubaju przez Warszawę, przyjechałem przez śnieg, żeby się dotrzeć. Saniami. No, na szczęście nie saniami przez samochody, ale przywiozłem ze sobą moje bajkotwory. No i zobaczcie teraz. Zobaczcie, że muszę też potrafi manipulować. Też może mówić komuś coś. Czyli na obiad. I będzie tak długo wmawiać, aby w końcu. I wszystko będzie dla niego. Jeszcze chciałbym wam dać na pamiątkę, też nie wiem, czy dam radę dla wszystkich,
bo ja jestem też tutaj takim reprezentantem planu daltońskiego. To jest taka... Plan daltoński to, wiecie, to jest taka idea, to nie jest pomysł lepiej, tylko to jest styl, sposób myślenia, który się opiera na takich czterech filarach, które się kojarzą właśnie ze sobą SOWA, czyli samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja, zwana autorefleksją. I to plan daltoński nie tylko w szkole, ale też i w życiu. Czyli żeby robić coś samodzielnie, żeby robić to odpowiedzialnie, ale przede wszystkim współpracować, bo my nie jesteśmy, jak to się mówi, jakimiś wołami, które wszystko zrobią i się super regenerujemy, ale potrzebna jest ta współpraca i ta właśnie refleksja, czyli po co to robię, na co, czy to ma sens, czy nie zmienić czegoś, więc to jest bardzo ważne. I ta sowa taka daltońska właśnie temu przyświeca. Ja mam taką sowę w stylu Szekspira, więc poszukałem, żeby było wszystko tutaj w miarę spójne, no bo skoro w tym szaleństwie jest metoda. Jak ktoś nie ma takiej sowy, to mogę dać. I oczywiście tutaj też taki jest pan z okiem w kamerę, nie czego widzicie. Tak, to jest taki pan, który też propaguje też plan daltoński w Polsce, no akurat nie wiem dlaczego, ale się tak złożyło, że ma na nazwisko Sowiński. Tak, a Sowiński to się różnie kojarzy. Mnie się kiedyś kojarzył taki wiersz z Sowińskich Okopach Woli. Uczyłem się w podstawówce. Tak, i to była mordęga, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Z tym wierszem. Teraz już go nie ma, także na pewno nie wiesz. Jest jeszcze? A bo to się wraca, zapomniałem, to tak. Co jakiś czas to wszystko wraca, prawda? Właśnie, więc nie było cię wtedy. Ale wiesz co? Ja podejrzewam, że to było na zdalnym. A tyle akurat wtedy, wiesz. A wygląda na zdalnym.